Mury pną się do góry. Na placu budowy nowej komendy policji w Wałczu. Mundurowi na nowy obiekt czekają od lat. To są nowe standardy w ogóle funkcjonowania. To są możliwości związane z rozwojem poszczególnych osób, poszczególnych policjantów. W starym budynku nie mamy możliwości treningów, nie mamy możliwości fizycznego rozwoju. W tym budynku już te możliwości będą. Również ten budynek niesie nam nowe możliwości kontaktu z samymi obywatelami. Każdy obywatel w tych nowych murach będzie miał dużo lepszy standard kontaktu z tym policjantem niż w starym budynku, który jest naprawdę już wyeksploatowany i nie spełnia standardów obecnych. Działkę pod budowę komendy przekazał powiat wałecki. Okoliczne samorządy przekazały pieniądze na projekt obiektu. W czwartek wmurowany już akt erekcyjny. Policjanci pracujący już w nowej komendzie będą mogli liczyć na wiele udogodnień. Będzie miał takie urządzenia jak strzelnica dwuosiowa 15-metrowa, będzie miał salę ćwiczeń, będzie miał siłownię, będzie miał salę narad, szkoleń, salę tradycji, będą pomieszczenia do suszenia, pakowania dowodów rzeczowych, oddzielny obiekt, jeżeli chodzi o psy służbowe, przewodników, przygotowanie im pożywienia. To są takie rzeczy, które umożliwiają funkcjonowanie, bardzo dobre funkcjonowanie policji. To jest po pierwsze, po to, żeby policja była bardzo sprawna i sprawnie wykonywała swoje czynności, ale też i jakby umożliwiają policjantom ciągłe, stałe, systematyczne doskonalenie. Doskonalenie sprawności fizycznej, doskonalenie sprawności strzeleckiej, a z tym do tej pory bywa różnie. Koszt budowy nowej komendy policji w Wałczu to ponad 20 milionów złotych. Te środki pochodzą z rządowego programu modernizacji służb mundurowych. To jest 9 miliardów złotych w ciągu 4 lat dla służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. To także 12 inwestycji w województwie zachodniopomorskim. Cały koszt budowy powinien zmieścić się w 20 milionach złotych. Myślę, że to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze tutaj na miejscu w Wałczu w powiecie wałeckim. Funkcjonariusze mają się przeprowadzić do nowego obiektu w lipcu przyszłego roku na święto policji. Maciej Rosiński, Telewizja Asta.